Bóg jest dobry. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić na bardzo niepopularny temat i bardzo trudny. A mianowicie temat brzmi świętość. Piotr cytuje w swoim liście i mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dokładnie. Świętość nie jest drogą wyboru. Czyli jeżeli jestem chrześcijaninem, to nie mam wyboru takiego, że jeżeli jestem chrześcijaninem, to albo będę święty, albo nie będę święty. Jeżeli już wszedłem w drogę chrześcijaństwa, to nie mam wyboru. To pragnę dążyć do świętości. Świętości też nie da się nauczyć. Nie da się jej zapracować. Nie da się jej wskrzesić. Ale odnośnie świętości dostałem pewną wizję, pewien obraz, abyśmy mogli jeszcze bardziej i bardziej sobie to uzmysłowić. I chciałbym, abyśmy zobaczyli pierwszy obrazek, który teraz się wyświetli za minutkę, może dwie, albo sekundkę, może dwie. Pierwszy obrazek. Tak, na początku widziałem plamę. A potem Bóg dał mi ten obraz. Powiedzcie mi, kiedy rozpala się ognisko? W dzień czy w nocy? W nocy, zazwyczaj. Można w dzień dla rekreacji, ale zazwyczaj rozpala się w nocy. No i w tej wizji, w tym obrazie widziałem ogień i widziałem noc. I kiedy jesteśmy w nocy i nie ma żadnych świateł, nie ma niczego, to choćbyśmy byli kilometr od ogniska, zobaczymy co? Ognisko. Ale im bardziej będziemy zbliżać się do ogniska, tym będzie nam co? Cieplej, tak? A jeżeli będziemy musieli coś przeczytać, to jeżeli już będę bardzo blisko ogniska, to będę mógł to przeczytać, bo będę też więcej widział. I to, co chce Bóg nam powiedzieć, to, że kiedy zbliżamy się do ognia, musimy pozwolić dać się spalić. Bóg mówi: nie przybliżaj się tylko do mnie na metr. Po prostu wejdź w głębszą relację jeszcze ze mną. Ponieważ Boże Słowo mówi, że Bóg jest ogniem jakim? Trawiącym. On musi coś strawić, on musi nas spalić. Bóg mówi: ja nie chcę, żebyś stał obok mnie. Bóg chce, abyś wszedł we mnie, abyś był w relacji ze mną. Ale co się stanie, jeżeli taki Bartek wszedłby w takie ognisko, w środek takiego ogniska, takiego fizycznego ogniska? Co się ze mną stanie? Spalę się, spłonę. Nie tylko to, co jest na mnie, ale też ja cały, fizycznie zacznę się topić. Bóg nie chce, abyśmy mieli taką relację. Bóg chce, abyśmy spojrzeli na to duchowo. Bóg chce, abyśmy nie tylko podeszli do Niego i aby było nam ciepło, abyśmy odczuli Jego miłość. Bóg chce, abyśmy nie tylko zobaczyli więcej rzeczy w swoim życiu, ponieważ prawdziwego chrześcijanina można rozpoznać po tym, że im bardziej zbliża się do Boga, tym więcej widzi wad w swoim życiu. Nie wad w innych, tylko wad w swoim życiu. I człowiek, który jest blisko Boga, to człowiek, który widzi wiele rzeczy, wiele błędów i wiele grzechów w swoim życiu, ponieważ Bóg mu to objawia. Jego jasność mu to objawia. Ale Bóg mówi: wejdź we mnie, ponieważ chcę, aby moja świętość wypaliła cię i spaliła to, co nie jest ode mnie. Spaliła twoją grzeszność, spaliła twoje złe myśli, złe motywacje, twoją przeszłość, twoją teraźniejszość i to, czego się wstydzisz. Chcę cię spalić, ponieważ pragnę, abyś był święty, bo ja jestem święty. W liście do Hebrajczyków Boże Słowo nazywa nas, że cudzy pańscy są płomieniami ognia. Zostaliśmy powołani do tego, aby być w służbie ognia. Zostaliśmy powołani do tego, aby Boży ogień świętości, Jego świętość przemieniała nas każdego dnia i spalała to, co jest złe i to, co nie jest od Niego.
Kiedy Bóg położył mi ten temat na serce, pewna osoba, bliska mi osoba, pokazała mi pewien fragment z księgi Jeremiasza. I bardzo długo analizowałem ten fragment i mówiłem: Boże, nie, ja się tym nie podzielę. To się nie nadaje, żeby to powiedzieć w zgromadzeniu. I chciałem jak najbardziej uchylić się od tego słowa i brałem swoje stare notatki, ale w ogóle nic mi nie szło. I cały czas powracała jedna ta sama myśl, księga Jeremiasza i ten fragment. Więc chcę być posłuszny i powiedzieć to, co Bóg mówi do mojego serca. Wolałbym dzisiaj o tym nie mówić, bo mam świadomość, że wiele z tych rzeczy, które dzisiaj będę poruszał, dotyczą mnie. Albo mnie dotyczyły. Ale mam świadomość, że jeżeli chcę być bliżej ognia, jeżeli chcę być w ogniu, muszę być posłuszny. Ponieważ chcę, aby Bóg spalał to, co nie jest ode mnie. Chcę, aby Bóg zaczął mnie wypalać. I ten fragment, ten tajemniczy fragment jest zapisany w księdze Jeremiasza w 5 rozdziale, w 20 wersecie i poniżej. I tam są zapisane takie słowa. Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozgłoście to w Judzie, mówiąc. Jeremiasz miał pewien dylemat, ponieważ dostał pewne słowo, które było bardzo niewygodne. Poczuł się niezręcznie. Boże, to mam mówić? A może to w ogóle nie jest słowo do Kościoła? Ale Bóg go upewnił i mówi: zwiastuj to w domu Pańskim. Zwiastuj to ludziom, którzy nie tylko słyszeli o Jezusie, ale znają Jezusa. Zwiastuj i rozgłaszaj to. I Jeremiasz był posłuszny i to proroctwo, czyli słowa, które się spełnią i spełniają się, a którymi my jesteśmy świadkami, są prawdziwe. I werset poniżej Jeremiasz prorokuje w Bożym natchnieniu, mówiąc: słuchajże tego ludu głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Nikt nie lubi, kiedy mówi się o nim, że jest głupi. Wielu rodziców popełnia pewien błąd, mówiąc w swoim gniewie do swoich dzieci, że są głupie, nierozumne albo że źle zrobiły. I tym prostym sposobem ściągają przekleństwo na swoje dzieci, ponieważ słowa mają moc. Mówiąc do dziecka: ty jesteś głuptas, ty jesteś nierozumny, tobie się nie uda coś, to tak naprawdę ściągamy nie błogosławieństwo na te dzieci, ale przekleństwo. I czy mamy tego świadomość, czy nie mamy tego świadomość, i tak słowa mają moc. Nauczyciele, którzy mówią do naszych dzieci, że są głupie, to też są słowa. Ale jeżeli dziecko ma pewność, że jest kochane, jest dalekie od słów kłamstwa, bo wie, jaka jest prawda. Ale Bóg mówi, że ludzie, którzy Go znają, czasami okazują głupotę. Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. I w Bożym Słowie głupiec to nie jest ten, który nie wie, ile wynosi masa księżyca. W Bożym Słowie głupiec to nie jest ten, który nie pamięta listę królów polskich. W Bożym Słowie głupiec to nie jest ten, który nie wie, kto wymyślił wzór MC kwadrat. Bóg mówi, że głupota to nie jest to, co jest w naszej głowie, a mianowicie wiedza, tylko Bóg mówi, że głupotą jest to,
że myślimy, że nie ma Boga. W psalmie 14, w pierwszym wersecie, ten psalmista bardzo mocno tłumaczy nam to, że mówiąc definicję, że głupiec rzekł, nie ma Boga. To jest głupota. Więc co prorok Jeremiasz miał na myśli, kierując te słowa do ludzi wierzących? Co Jeremiasz miał na myśli i co Bóg miał na myśli, kierując to proroctwo do ludzi, którzy przecież służyli Bogu? To proroctwo zostało powtórzone również w objawieniu Jana w 3 rozdziale i w 20 wersecie. Słowa, które są bardzo dobrze nam znane i chciałbym, abyśmy jeszcze raz mogli im się przypatrzeć. Objawienie Jana, 3 rozdział i 20 werset. I Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Słowa nam bardzo dobrze znane, słowa, które bardzo często mówimy na ewangelizacjach, ale te słowa nie dotyczą ludzi niewierzących, te słowa były wypowiedziane do Kościoła. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jestem na zewnątrz Twojego serca, jestem na zewnątrz Twojego życia, jestem na zewnątrz Twojego chrześcijaństwa, a pragnę być w środku. Coś się stało w naszym chrześcijaństwie, że po pewnym czasie zamiast Jezus być w centrum, Jezus stał się obok. Czyli głupiec to ten, który robi coś dla Boga, bez Boga. Tak wiele akcji w swoim życiu podejmowałem, ale Bóg zawstydził mnie i mówi do mnie, robisz dobre rzeczy, ale rób to razem ze mną. Można śpiewać, można głosić kazania, można innych ewangelizować. To są dobre rzeczy, ale Bóg mówi, rób to razem ze mną. Nie rób czegoś dla mnie, beze mnie. Pamiętaj, że ja pragnę być nie za drzwiami Twojego serca, ale w środku Twojego życia. Chcę, abyś konsultował się ze mną, chcę, abyś rozmawiał ze mną, chcę, abyśmy mieli relacje ze sobą. Chrześcijanin, który zostawił Jezusa na zewnątrz, to chrześcijanin, który wierzy w Jezusa, ale ważniejsze będzie dla niego to, co czuje on w swoim życiu, niż to, co mówi Bóg. Dla takich ludzi o wiele ważniejsze będzie miało to, że on czuje, on tak odczuwa. Ale mało to jest istotne, co ty czujesz, mało istotne jest, co ja czuję, istotne jest to, co mówi Bóg. Dlatego wielu z nas popełnia pewien błąd, że budujemy swoje chrześcijaństwo na odczuciach, na pewnych myślach, a nie na tym, co mówi Boże Słowo. Wielu chrześcijan, którzy zostawili Jezusa za drzwiami swojego serca, to chrześcijanie, którzy usprawiedliwiają swoje grzechy i nieprzemieniony charakter. Mówią, tacy już jesteśmy, taki już jestem. Jestem nerwowy, jestem niepohamowany. Mam trudności z nieprzebaczeniem. Mam trudności, żeby nie plotkować. Mam trudności, aby nie kontynuować tej kłótni, która ciągle trwa. Nieprzemieniony charakter. Ale co stwierdziliśmy, że ten, kto przybliża się do ognia, coraz więcej widzi, coraz bardziej mu jest ciepło, ale kiedy jest w środku ognia, zaczyna się spalać, zaczyna się zmieniać. I taki człowiek już nigdy nie jest taki sam, jak przed wejściem do ognia. Chrześcijanin nigdy już nie jest taki sam, jeżeli spotka się z Bogiem i będzie razem z Nim cały czas. Bóg pragnie nas zmieniać. I Bóg pragnie, abyśmy weszli w relację z Nim. A jeżeli On jest ogniem, który trawi, to będzie nas trawił, będzie nas zmieniał. A usprawiedliwianie swoich grzechów, taki już jestem, usprawiedliwianie swojego charakteru, nic nam nie pomoże. To sprawia, że Jezus staje na zewnątrz naszych drzwi i mówi, nie jestem w stanie Ci pomóc.
Nie jestem w stanie Cię zmienić, jeżeli Ty usprawiedliwiasz swoje grzechy. Nie ma znaczenia, czy ukradliśmy 100 milionów, 100 złotych, czy agrafkę. Złodziejstwo to złodziejstwo. Nie ma znaczenia, czy pożyczyłem książkę i jej nie oddałem. Grzech jest grzechem. Nie ma znaczenia. Ważne jest to, co dalej z tym zrobię. Ci, którzy zostawili Jezusa za drzwiami swojego serca, to ci, którzy są ślepi na Boże cuda i ciągle widzą w swoim życiu problemy. Tacy chrześcijanie, jakich spotkasz, mówią o tym, jakim jest ciężko, jakim jest źle, jak wiele ich spotkało złego, jak wiele, wielkie mają problemy i że to są bardzo wielkie problemy. I nie usłyszymy nic pozytywnego poza narzekaniem. To są ludzie, którzy zostawili Jezusa poza drzwiami swojego serca. Ponieważ kiedy Jezus jest w środku, taki chrześcijanin jest zupełnie inny. Taki chrześcijanin może mieć problemy, może mieć zmartwienia, ale zupełnie inaczej reaguje na ten problem. Przykład? Kiedy Mojżesz szedł i zobaczył morze, cały naród narzekał, że spotkała ich trudność, że gonią ich faraon, że goni ich armia i że jeszcze w dodatku to morze. I że są głodni, nie mają co jeść, a ty, Mojżeszu, jesteś wszystkiemu winien. A Mojżesz? Mojżesz odczuwał dokładnie to samo. Miał te same problemy, co oni, ale jego reakcja była zupełnie inna, ponieważ Bóg był w środku serca Mojżesza. Oni widzieli Boże prowadzenie. Boży naród wiedział, że istnieje Bóg, ale zachowywali się zupełnie inaczej. Bóg był na zewnątrz ich serc, ale Bóg Mojżesza był w środku jego życia. Przechodził trudność, ale reagował zupełnie inaczej. Chrześcijanie, którzy zostawili Jezusa na zewnątrz swojego serca, są głusi na Boże obietnice, ponieważ ich myśli są pochłonięte, aby tylko narzekać. To jest smutne, co wam mówię, ale te rzeczy mnie bardzo w wielkiej ilości dotyczyły. I to, co chcę wam powiedzieć, to, że nie chcę, aby Jezus stał na zewnątrz mojego serca, ale chcę, aby Jezus był wewnątrz mojego życia i zmieniał moje życie. Pewien człowiek powiedział dosyć mocne słowa, których na początku nie zrozumiałem, ale które bardzo mocno mnie dotknęły. Powiedział, że ludzie, którzy wierzą w Boga, to jest wiara na poziomie piekła. O! Dlaczego tak mówisz ostro? Dlatego, że w piekle wierzą, że istnieje Bóg. Ale wiara, która przewyższa to, co jest w piekle, to jest wiara, która również żyje. To jest wiara, która działa. To jest wiara, która pozwala zmieniać swoje życie. Diabeł już nie pozwolił zmienić swojego życia. Diabła wiara w ogóle nie owocuje. Więc to, że wierzymy, że Bóg istnieje, to jeszcze nas nie zmienia. Zmienia nas, co robimy z tym. Ponieważ prawdziwa wiara wydaje owoc. I Jeremiasz mówi coś jeszcze. Czy nie ma u was bojaźni przede mną? Mówi Pan. I nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jego granice, piasek nabrzeżny. Wieczystą zaporę, której przebyć nie może. I choć się burzy, jednak jej nie przemoże. Choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Bojaźń Boża zawsze towarzyszy świętości. Ale czym ona jest? Czym jest bojaźń Boża? I pewien człowiek powiedział definicję, która bardzo mi się spodobała i którą zapamiętałem. Bojaźń Boża oznacza, że tak bardzo kocham Boga, że boję się Go zranić. Tak bardzo Go kocham, tak bardzo mi zależy na Jego bliskości, że boję się Go zranić.
Czyli jeżeli Bóg objawia mi pewne sytuacje, pewne rzeczy, które są złe, to z obawy, że go stracę, albo z obawy, że moja miłość zmaleje, wyrzucę to, co nie jest od Niego, ponieważ pragnę Jego bliskości, bo się boję, że go stracę. To jest bojaźń Boża. Tak bardzo go kocham, że rezygnuję ze wszystkiego, co nie jest Boże. I Jeremiasz dostał pewne objawienie, czym jest bojaźń Boża. Dostał objawienie tego, co teraz zobaczycie na pulpicie. Trzeci obrazek. Jest to morze, które jest rozszalałe i o tym czytaliśmy. I choć to morze szumi, choć to morze się buntuje, choć to morze grzmi, faluje, bryzga, hałasuje, szumi, napływa, ale do momentu, jaki wyznaczył mu Bóg, do momentu granicy piasku nabrzeżnego, wieczystą zaporę. I choć to morze się buntuje, i choć to morze ma wielką moc i wielką siłę, ono przypływa i odpływa, ale do momentu, do którego wyznaczył mu Bóg, ponieważ bojaźń Boża zawsze działa razem z posłuszeństwem. I tak jak morze jest posłuszne i nie może przekroczyć pewnej granicy, choć mu się to nie podoba, choć szumi i faluje i grzmi, jest wielkie, jest potężny, jest nie do okiełznania, to jednak ma wieczystą zaporę, piasek przybrzeżny i nie przekroczy go. I nie ma takiej opcji, ponieważ morze słucha się Boga. Bóg oczekuje od nas podobnego posłuszeństwa, co oczekuje od morza. Wiele rzeczy mogą nam się nie podobać w naszym życiu. Wiele rzeczy możemy nie rozumieć w swoim życiu i nie zgadzać się z nimi. Ale żyjemy dalej, kochając Boga i decydując się na posłuszeństwo względem Niego. Nie wiem, dlaczego przechodzimy pewne problemy. Nie wiem, dlaczego pewne sytuacje nas spotykają. I możemy w środku mieć taki wewnętrzny ból. Możemy się buntować. Boże, dlaczego mnie to spotkało? Możemy szumieć i grzmieć w modlitwie. Ale Bóg mówi, może mnie nie rozumiesz, ale mnie kochaj. Ponieważ miłość zawsze dąży do posłuszeństwa. I drugi obrazek pokazuje co? Tak, pociąg. No, pociąg kursuje względem pewnej trasy i ta trasa nazywa się torem. Wyobraźcie sobie człowieka, który idzie środkiem torów i nie ma znaczenia, czy on mówi, czy wierzy, że pociąg istnieje, czy nie. Kiedy idzie po torach, nie ma znaczenia, w co on wierzy. Znaczenie ma, co zrobi. Wielu ludzi idzie po torach i mówią, Bóg istnieje. Inni mówią, Bóg nie istnieje. Jeszcze inni mówią, Bóg powinien postępować tak i tak. I mamy swoje wyobrażenia Boga. Ale nie ma znaczenia, jakie jest twoje wyobrażenie. Bóg jest i pociąg jedzie. Ale co dalej zrobię ze swoją wiarą, że mam świadomość, że Bóg jest? Co dalej? Czy dalej będę szedł po torach? Czy zejdę z nich, kiedy pociąg po nich jedzie? I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, Bóg idzie do nas. Boże przyjście jest bliskie, ale co ja z tym zrobię? Czy dalej będę szedł po torach swojego życia? Czy pozwolę, aby moja wiara
wydała owoc i zmieniła moje życie, że zejdę z niewłaściwego toru i pozwolę Bogu działać i zmieniać swoje życie, bo tak działa świętość. Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne. Odstąpili i odeszli. I czwarty obrazek, bardzo smakowity. Już mi zaczęło bulgotać w brzuchu. Bardzo lubię pierogi. Ale mam świadomość, że aby wyszły dobre pierogi, to jakie musi być ciasto? Dobre. No. A co to znaczy dobre? Dobrze wyrobione, miękkie. Jeżeli wyrobimy dobre ciasto i zostawimy je na 48 minut i pójdziemy sobie posprzątać mieszkanie i wrócimy do tej kuli ciasta, które było dobrze wyrobione, to jakie to ciasto będzie? Twarde, suche. Nie będzie się nadawało do zrobienia dobrych pierogów. Będziemy musieli znowu je ugniatać i ugniatać i ugniatać, aby było dobre. Ciasto na pierogi musi być miękkie, musi się poddawać. Bóg oczekuje od nas wrażliwości. Tylko ci, którzy są wrażliwi, tylko ci, którzy są wrażliwi na Boży głos, mogą być przemieniani i mogą być używani przez Boga. Ja chcę być ciastem na pierogi i chcę być człowiekiem, który Bóg użyje. Ale Bóg mówi, jeżeli chcesz być takim ciastem, ja muszę cię wyrabiać. To ci będzie boleć. Z pewnymi rzeczami możesz się nie zgadzać. Ale jeżeli chcesz być użyty, ja muszę cię zmieniać. Tylko wrażliwy, tylko przemieniony, w nawiasie spalony, może zbliżyć się do Bożej obecności. I abyśmy bardziej mogli zrozumieć, czym jest świętość, która prowadzi do wrażliwości i do tego, że chcemy się zmieniać, jest przykład Mojżesza, który wiedział, że został wybrany przez Boga i swoją siłą, swoją mądrością i swoją pozycją chciał wyprowadzić naród izraelski. I kiedy widział niesprawiedliwość, kiedy widział, że pewien Egipcjanin wręcz pastwi się nad pewnym Żydem, bezbronnym Żydem, wtedy Mojżesz powiedział, uratuję go. I co zrobił? Zabił Egipcjanina. Teraz będę bohaterem narodowym. Teraz ludzie zobaczą, że nie boję się Egipcjaninów. Że Egipcjan. Egipcjanina i wszystkich Egipcjan. I Faraona, bo podniosłem rękę na człowieka, który miał bat. Ale czy ludzie za nim poszli? Nie. On to zrobił swoją siłą, swoją pozycją, swoją mądrością. I potem uciekł na pustynię i 40 lat ugniatania jego charakteru. 40 lat jakby wycięte z życiorysu. Wiemy, że uciekł 40 lat i nagle spotyka Boga. Ale to nie było szybkie dla Mojżesza. To było 40 długich lat ugniatania. 40 długich lat zadawania sobie pytania, czy ja w ogóle jestem wybrany przez Boga? Boże, co chcesz ode mnie? Chciałem wyzwolić Twój naród, tak jak mi powiedziałeś i co? Odwróciłeś się ode mnie. Teraz muszę uciekać od Egipcjan, a naród, który pragnąłem wyzwolić, też jest mi obojętny, ponieważ oni też się odwrócili ode mnie. Nie chcą mnie znać. Przez to muszą jeszcze bardziej pracować. Ale 40 lat ugniatania spowodowało, że kiedy Mojżesz powrócił, czytamy o nim, że był jednym z najbardziej pokornych ludzi na ziemi. Mojżesz był prawdziwym ciastem na pierogi, które
było wrażliwe na Boży głos. Mojżesz miał relację z Bogiem, ponieważ pokora prowadzi do relacji. Pokora prowadzi do zmiany. Jeremiasz, mówiąc do Kościoła, mówi, że wasze serce jest twarde, przekorne, krnąbrne. Serce, które chce być ciastem na pierogi, ale z drugiej strony jest tak twarde, że z tego nie da się nic ulepić. Bóg mówi bardzo często do nas, ale my mówimy fajne kazanie i dalej jesteśmy twardym ciastem na pierogi. Bóg chce nas zmieniać. Bóg chce mieć wpływ na nasze życie. Bóg nie chce, aby to słowo tylko było w jednym uchu i wyszło przez drugie. Ale Bóg pragnie nas zmieniać. I w 24 wersecie Jeremiasz prorokuje i mówi dalej. I nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. I ten obrazek, który teraz zobaczymy, deszczyk. Wiecie, kiedy pada deszcz, ja nie mam takiego entuzjazmu, ja się nie cieszę, że o, dzisiaj deszcz. Lepsza reakcja i większy uśmiech jest, kiedy widzę słońce. I wcale mi się nie podoba, kiedy mam wolne i pada deszcz. Bo nie mam co robić. Ale mam świadomość, że deszcz daje życie. I nie ma życia bez deszczu. Gdy pada, możemy się denerwować, ale musimy mieć świadomość, że deszcz przynosi życie. On wyznacza pory. Deszcz, woda, olej, gołąb, wiatr to są symbole Ducha Świętego. I Jezus pewnego dnia, określając, kim jest Duch Święty, powiedział, że wiatr co robi? Wieje. Dokąd? Chce. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożych posunięć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg tak z nami postępuje. I może nam się ten deszczyk nie podoba. Może nam się nie podobać Boże prowadzenie. Mamy do tego prawo. Ale co dalej z tym zrobimy? Jaka jest dalej nasza motywacja? Czy chcemy, aby ten deszcz dał nam życie? Bardzo często chcemy życia bez deszczu. Bardzo często chcemy namaszczenia bez kosztu. Bardzo często chcemy, aby Bóg nas kochał i obdarowywał nas wielkimi błogosławieństwami, ale nie chcemy zapłacić ceny. Jeremiasz w namaszczeniu mówi, abyśmy kochali Boga, nawet jeżeli Go nie rozumiemy, ponieważ wiatr wieje dokąd chce i szum Jego słyszymy, ale nie jesteśmy w stanie Go ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, dlaczego przeżywasz problem. I nie wiem, dlaczego twoja przeszłość była taka trudna. Ale wiem jedno, że nie masz życia bez deszczu. Jeżeli pragniesz życia, to pragniesz, aby ten deszcz, ten wiatr prowadził cię tak, jak on chce, a nie tak, jak my chcemy. To słowo mi się nie podobało, ale mam świadomość, że chcę być tym, który jest w środku u Bożego ognia. Jeremiasz mówi dalej: wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego. I chciałbym, abyśmy zobaczyli kolejny obrazek, który jeszcze bardziej nam uzmysłowi to, co Jeremiasz miał na myśli. Co to jest? Worek. Nawet taki tutaj z czym? Z łatką. Czyli worek z dziurą.
Grzech to dziura w tym worku. I Bóg mówi do nas, że pragnę dać ci wiele błogosławieństw w worku. Ale to grzech jest małą dziurką, która powoduje, że zawartość tych błogosławieństw, które mamy w tym worku, wylatuje. Wylatuje i wylatuje. Ten człowiek się opamiętał, ponieważ była dziura i zalepił ją. Ponieważ chciał i zależało mu na zawartości w worku. Bóg również do nas mówi, aby nasze winy, nasz grzech nie pozbawiały nas dobrego. Bóg do nas mówi, że chcę dać wam wiele błogosławieństw i mam dla was wiele, wiele worków błogosławieństw. Ale jeżeli będzie w tym worku dziura, Bóg mówi, ja za worek już nie odpowiadam. To już od ciebie zależy, co z workiem zrobisz. Ja odpowiadam za to, co jest w środku tego worka, za zawartość. Bóg mówi, ja chcę być najlepszym dostawcą w twoim życiu. Daję ci najlepsze ziarna. Innych nie znajdziesz. Najlepszy z najlepszych. Ja pragnę dla ciebie dobra. Ja nie chcę ciebie skrzywdzić, ponieważ ja ciebie kocham. Tak bardzo cię ukochałem, że oddałem swojego syna. Za ciebie, za mnie, abyśmy my mogli żyć. I abyśmy mogli żyć w obfitości Jego błogosławieństw. A jedno z największych błogosławieństw naszego życia jest Boża obecność. Nie pieniądze, nie łatwe życie, ale Boża obecność. To jest jedno z największych błogosławieństw. Ale jeżeli mamy grzech, jeżeli mamy pewną rzecz, która nam ciąży, pewną winę, to jest jak dziura w worku, która pozbawi nas błogosławieństwa. Mała dziurka w arce Noego zatopiłaby statek. Dlatego Noe na to nie pozwolił. Był bezkompromisowy. I do tego prowadzi świętość. Do tego, że nie lekceważymy małych dziurek w naszym worku życia. Ale jeżeli pojawi się dziurka, nie ma znaczenia, czy mała, czy duża. Nie ma znaczenia, czy ten grzech jest duży, czy mały. To my uwielbiamy gloryfikować grzech. To my uwielbiamy systematyzować grzech. Ten jest wielki, ten jest mały, ten jest duży, ten potrzebny, a ten niepotrzebny. Dla Boga grzech jest grzechem. Dziura jest dziurą. Z każdej dziury coś wyleci. Tylko kwestia czasu. Kiedy? Jeżeli jej nie zalepimy, uleci z nas błogosławieństwo, uleci z nas życie. I możemy nieść worek, mając świadomość, że mamy Boga. Ale wiemy, jaka tragedia stała się z ludźmi, którzy spotkali się z Bogiem twarzą w twarz. Jezus prorokował o tych czasach i mówił, że one nastaną. Kiedy ludzie spotkają się z Bogiem i będą mówili, Panie, Panie, robiłem dla Ciebie wiele dobrych rzeczy. A Bóg mówi, co? Nie znam was. Idźcie precz ode mnie. Ale Boże, przecież nosiliśmy worek Twojej obecności w swoim życiu. A Bóg mówi, chyba nie zauważyliście dziury albo lekceważyliście ją. Ponieważ wielokrotnie pokazywałem Ci grzech, który masz uporać się w swoim życiu. A Ty mówiłeś później, później. Mówiłeś, to wcale nie jest taki duży grzech. Mówiłeś, ale ludzie nie widzą, więc mogę to robić. A Bóg mówi do ciebie, czy ty myślisz, że jestem tobie podobny? Czy ty myślisz, że jestem człowiekiem, którego można oszukać? Bóg mówi, jestem Bogiem. Widzę wszystko i słyszę wszystko. Wiem, co robisz i słyszę, co mówisz. Gdyż w moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy, zastawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi. I chciałbym, abyśmy zobaczyli kolejny obrazek. Ptasznik. Rodzaj, gatunek pewnego pająka, który, tak jak pająk, ma za cel zrobić sieć.
Ofiary wpadające w sieć niekoniecznie widzą tą sieć. I to jest inteligencja i mądrość pająka. Zastawia sieć na ofiarę. I Bóg mówi, że ludzie bezbożni charakteryzują się tym, że zastawiają sieć tak jak ptasznik. Zastawiają sidła, by złapać ludzi. Ptasznik za cel ma złowić przynętę. Zakłada niewidzialną sieć i czeka na ofiarę. Czeka na upadek. Człowiek bez Boga to człowiek bez serca, który tak jak ptasznik czeka na błąd drugiej osoby. Bezbożny, czyli człowiek bez Boga, a Bóg jest miłością, takiego człowieka można rozpoznać tym, że on upaja się, on wręcz szuka sensacji, upadków w drugich osobach. On się cieszy, jak ktoś upadnie. On się fascynuje tym. On to rozgłasza. On o tym wszędzie mówi. Ten brat upadł, a ta siostra zrobiła to i to. A ten człowiek powiedział to i to. A wiesz, co tamten zrobił? Widziałem go w monopolowym. A ten zrobił to i to. Ptasznik, który czeka na upadek drugiego. Człowiek bez serca. Bez miłości. Upaja się i karmi się upadkami innych. Tak nie czyni Bóg. Tak czyni diabeł. Diabeł uwielbia patrzeć na upadek chrześcijan. Diabeł upaja się upadkiem chrześcijan. Nie Bóg. I nie człowiek, który ma Boga w sercu. Jezus mówi: nie przyszedłem, aby was pozbawić życia, lecz aby dać wam życie. I aby to życie było w obfitości. Czyli uczniowie Jezusa Chrystusa sieją życie. Mówią o życiu. Jeżeli kogoś znajdą, który wpadł w sieć ptasznika, to pierwsze co, to zrywają sieci, bo chcą życia dla innych ludzi. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w upadku, to nie cieszysz się z tego powodu, ale robisz wszystko, aby powstał i zaczął żyć, tak jak ty żyjesz. To jest człowiek, który ma Boga w swoim sercu. Uczniowie Jezusa nie zastawiają sieci. Uczniowie Jezusa błogosławią, wyciągają rękę, przebaczają, modlą się. Tak robią uczniowie Jezusa. I tego Jezus oczekuje od nas. Jeżeli widzimy kogoś w upadku, idź, porozmawiaj z nim, módl się z nim, wyciągnij mu rękę, bo tak zrobiłby Jezus. Jeżeli cieszymy się z upadków innych, jeżeli się cieszymy z potyczek innych, to słowo jest okrutne, ale nie mamy Boga. Straciliśmy swoją miłość, a nasz worek jest dziurawy. Świętość kocha pomagać innym. Świętość doprowadza nas do tego, że rozpalamy innych, a nie ich gasimy. Bo jeżeli Bóg płonie w naszym życiu, to wszystko, czego się innego dotkniemy, zaczyna płonąć. Zaczyna się palić. Ptasznik gasi życie i tylko czeka na błąd. Ale uczniowie Jezusa Chrystusa, czyli my, ludzie, którzy mają Boga w sercu, czyli mają miłość, to ludzie, którzy ją okazują innym, nawet tym, którzy są w upadku. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia. Dlatego stali się możni i bogaci. I kolejny obrazek przedstawia co? Pustą kieszeń. Nie wiem, czy wszyscy widzą, dlatego zadaję wam pytanie. I chciałbym, żebyście odpowiadali. Ja mam słaby wzrok, więc ja bym tego nie widział. I nie chciałbym, żeby wszyscy byli pominięci w obrazach, które widzimy. Kieszeń.
Życie to coś więcej niż możesz zmieścić do kieszeni. Życie to coś więcej niż konto bankowe. Życie to coś więcej niż pieniądze. Życie to coś więcej niż nasz sukces czy dyplom, który zdobyliśmy i wsadzamy sobie do kieszeni. Życie to coś więcej niż to, co możemy zdobyć czy zarobić. Bóg w tym słowie, w tym proroctwie mówi, abyśmy byli ptakami, które nie są zamknięte w klatce, lecz celem nie jest klatka dla ptaka, tylko niebo. Celem nie jest ziemia, tylko wieczność. Jeżeli chcesz wyjść z kieszeni, to jesteś człowiekiem, który jest jak ptak, ale przeznaczeniem ptaka nie jest klatka, ale przeznaczeniem ptaka jest wolność, jest niebo, jest wieczność. Naszym przeznaczeniem jest życie wieczne z Bogiem. Musimy tu żyć, bo już się urodziliśmy i to jest piękne, ponieważ to życie zostało nam darowane. Ale życie nie opiera się tylko na tym, co jest w naszej kieszeni. Życie nie opiera się na tym, ile zarabiamy i co spełniliśmy. Życie opiera się na tym, jaki jest nasz cel. Jesteśmy ptakami. Bóg powiedział w tym proroctwie, że nie możemy dać się złapać. Nie daj się uwięzić w klatkę. Wstajesz rano, poniedziałek, 7, idziesz do pracy, wracasz, myjesz zęby, jesz obiad, oglądasz telewizję, czytasz gazetę, idziesz spać. Wtorek, godzina 7 rano, budzik, budzisz się, wstajesz rano, myjesz zęby, może prysznic, idziesz do pracy, wracasz, oglądasz serial, jesz obiad, dzisiaj się nie umyłem. Środa, czwartek, piątek i sobota. I tak mija 60 lat. Życie to coś więcej. Nie chcę powiedzieć, że praca jest zła. Ale chcę powiedzieć, abyśmy spojrzeli jeszcze głębiej w swoje życie. Że życie to nie tylko praca, życie to nie tylko pieniądze, życie to nie tylko zarabianie. Naszym celem jest wieczność. Bóg i Boże Słowo nazywa nas pielgrzymami. Boże Słowo nazywa nas wędrowcami. Ale nigdy nie wyczytałem tego, że Boże Słowo nazywa nas osadnikami. Zgadzacie się? Pielgrzymujemy. My idziemy. Nasze życie nie polega na tym, żeby je tylko tu przeżyć. Nasze życie to coś więcej. To wieczność z Bogiem. Ale nasze decyzje tutaj, na tej ziemi, mają wpływ na naszą wieczność. Dlatego naszym celem nie jest klatka, tylko niebo. Naszym celem nie jest życie tu na ziemi, ale życie razem z Nim w niebie. Kolejny fragment. Są otyli i opaśli. Przekroczyli nawet miarę złego. Nie dbają o prawo, o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Chciałbym, abyśmy zobaczyli kolejny obrazek. Widzicie tego człowieka? Co on ma z przodu? Brzuch. Koszulkę. Bawełnianą. Nie reklamujemy teraz bawełny. I Bóg mówi o pewnej otyłości. Nie otyłości tego, co widzą nasze oczy, ale otyłości tej duchowej, tej jeszcze głębszej. Bóg mówi, że są pewni ludzie, którzy stali się duchowo otyli. I tak jak fizycznie człowiek, który jest z brzuszkiem, wiele rzeczy nie jest w stanie zrobić. Choćby na kucaka zawiązać buty. Albo przebiec 10 kilometrów teraz. Nie jest w stanie. I człowiek otyły czymś się charakteryzuje. Przekracza miarę złego, nie dba o prawo, a sierotę i tego, któremu się źle wiedzie, o nim nie myśli, ponieważ dba o siebie. Człowiek otyły
to człowiek, który dba o siebie, patrzy tylko na siebie i myśli tylko o swoich problemach. Świętość myśli o innych. Człowiek, który jest duchowo otyły, widzi tylko swój brzuch. Ale człowiek, który jest święty i dąży do świętości, to człowiek, który nie widzi swojego brzucha, ale widzi potrzebę innych. I nawet to, co dzisiaj słyszeliśmy, tą zachętę, aby pomóc kobiecie, której nawet nie znamy i być może nawet na oczy jej nie zobaczymy. Ale to, że damy jej tyle, ile mamy, to pokazuje naszą świętość, to pokazuje naszą wrażliwość, to pokazuje naszą miłość, to pokazuje, że nie myślimy o sobie, ale myślimy o innych. I to jest piękne. Jestem wzruszony tym, kiedy od jakiegoś czasu na młodzieżowe ludzie, którzy tam przychodzą, ludzie młodzi, przynoszą z wrażliwości swoich serc to, co jest im bliskie. Chipsy. Wafelki. Przecież mogliby je zjeść sami. Ale oni wolą się podzielić i zjeść je ze wszystkimi. Ale ich brzuch nie zje tyle, co by zjedli sami. Ale oni wiedzą, że jedność jest cenniejsza niż ich własny brzuch. I wierzcie mi, już nie dbam o to, co oni przynoszą na tę młodzieżowe, ale to mi pokazuje stan ich serc i bardzo się cieszę z tego, że są takiego ochotnego serca. Pamiętam sytuację, kiedy jedna z osób, nie będę mówił kto, powiedziała, że no dzisiaj nie jadła obiadu, czarno widzi swoją kolację, została sama w domu. A druga osoba, będąc przy tym obecna, nie zawahała się i powiedziała, masz 20 zł na kebaba. Nie musiała tego robić. Ale te 20 zł wtopiło mnie w fotel, bo byłem przy tym obecny. Ja wtedy miałem tylko 2 złote, które też dałem. Ale to jest mało istotne. Poruszyło mnie to, że młodzież potrafi się dzielić. I oddała być może ostatnie 20 zł, które miała na chipsy. Ale podzieliła się. Nie myślała o swoim brzuchu, ale myślała o tej drugiej osobie, że nie miała obiadu i nie zje kolacji. To jest piękne. Postawa i motywacja mnie bardzo buduje tych ludzi młodych. I kolejny fragment. Czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? I kolejny obrazek chciałbym, abyśmy zobaczyli. To jest taki specjalny młotek, który używa kto? Sędzia. To słowo mówi, że Bóg będzie nas sądził. Każdy odbierze zapłatę za swój trud. Tak mówi Boże Słowo. Bóg nie chce, byśmy przypominali sadzawkę Syloę, która od czasu do czasu była jakby poruszana. Bóg chce, abyśmy byli gejzerem, który cały czas wytryska z niego woda, wytryska z niego życie. Bóg chce cały czas być życiem w nas. Bóg cały czas chce zmieniać nas. Nie tylko raz od święta, nie tylko raz na tydzień w niedzielę, nie tylko w środy, wtorki czy niedzielę. Bóg każdego dnia pragnie zmieniać nas. Ale musimy mieć świadomość, że przyjdzie czas, przyjdzie dzień, kiedy umrzemy i wtedy spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz i On mówi sam o sobie, że będzie sędzią, który będzie nas sądził.
zadając nam pytanie, czy nie mam was karać za wasze życie? I czy ja w to wierzę, czy w to nie wierzę? Boże Słowo jest tak i amen. Jeżeli Bóg tak powiedział, to tak się stanie. Jeżeli Bóg powiedział, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, to znaczy, że umrzemy i będziemy sądzeni. I może nam się podobać, może nam się to nie podobać, ale każdy z nas umrze i każdy z nas będzie sądzony. Ponieważ tak mówi Boże Słowo, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Będziemy sądzeni. I nie ma znaczenia, kogo znasz. Nie ma znaczenia, jak wielką masz kieszeń. I nie będzie wtedy miało znaczenia, ile miałeś aut, albo jak wielki miałeś dom. Bóg tego dnia zadał nam inne pytania. Musimy mieć świadomość, że każdy z nas będzie sądzony. Ale to proroctwo się jeszcze nie kończy. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. I kolejny obrazek. Widzimy piękne, białe, co? Drzwi, które są zamknięte. Nie wiemy, co się za nimi dzieje. Chyba, że dostaniemy pewne objawienia albo ktoś nam coś doniesie. Ale nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I Jeremiasz prorokuje i mówi, rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Nawet nie mamy świadomości, jak wiele złych rzeczy dzieje się w Polsce za zamkniętymi drzwiami. Nawet nie mamy świadomości, jak wiele złych rzeczy dzieje się obok nas, wśród naszych sąsiadów. Nawet nie mamy świadomości. Kiedyś parę lat do tyłu uczestniczyłem w pewnej akcji, która się nazywała Gwiazdkowa Niespodzianka. Byłem przebrany za Czerwonego Mikołaja i rozwoziłem paczki dzieciom. I ja myślałem, że w Afryce jest bieda. I to myślenie się nie zmieniło. Ale myślałem, że tylko tam jest bieda. I to myślenie się zmieniło. Kiedy wszedłem do jednego domu i sam nie wierzyłem, ponieważ moje buty ugrzązły na piasku. Ale ja nie byłem przed domem, tylko ja byłem w domu. Klepisko. Wtedy padał deszcz ze śniegiem i zrobiło się małe błotko. Kiedy wszedłem do środka, zobaczyłem dzieci biegające w majtkach, brudne i głodne. Myślałem, że to tylko jest za granicami Polski. Ale to było w promilach 30 kilometrów od mojego zamieszkania. Biedni ludzie, wstydzący się swojej biedy. Wpuścili mnie tylko dlatego, że wyglądałem śmiesznie i miałem coś kolorowego z tyłu za sobą. Ale widok, który zobaczyłem, mnie przeraził. I ta akcja nie skończyła się na jednym domu. Ta akcja polegała na tym, że odwiedzałem domy, które miałem zapisane. I wierzcie mi, bądź nie, ale z wizyty na wizytę byłem coraz bardziej przerażony, jak wielka bieda jest obok nas. Niektóre domy były bardzo schludne, czyste, pachnące, z dziesięciorkiem dzieci, buty poukładane w rządku, ale masło wydzielane, tak jak kromka chleba. Nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Miałem kiedyś policjantkę w gabinecie, która była odpowiedzialna
za gwałty i za pobicia. I powiedziała mi: Bartek, nawet nie wiesz, ile zgłoszeń jest na policję pobitych żon. Ja mówię: a co się z nimi dzieje? Są tak bite i maltretowane, że 90% kobiet, które z siniakami i zniekształconymi twarzami przychodziły na policję, mówiły, że już nie wytrzymują. A po tygodniu zabierały swoje zeznania, ponieważ dalej były znęcane. I nie chcę nawet myśleć, co im mąż robił, żeby wyciągnęły zeznania. 90% kobiet, które są bite przez swoich własnych mężów, wyciągały pozwy, mówiąc, że dalej ich kochają. Robiły to z pobitymi twarzami, myśląc i chwytając się nadziei, że to już więcej nie miało i nie będzie miało miejsca, ponieważ on już przepraszał mnie na kolanach i wręczał mi kwiaty. Ale incydent powtarza się za tydzień, za dwa, za miesiąc czy za pół roku. Te kobiety żyją w piekle, a my mamy świadomość, że drzwi są zamknięte i nie wiemy, co się za nimi dzieje. Nawet nie wiemy, co się dzieje z niektórymi ludźmi, których mijamy na ulicy. I Bóg nie ma nam tego za złe. Ale Bóg chce nam uświadomić, jak wielka nieprawość, grzeszność i bezbożność jest w kraju, w którym żyjemy. I tego nie wymyślił Bóg. Bóg nie powiedział do tego człowieka, żeby bił swoją żonę, ale żeby ją miłował. To ludzie oskarżają Boga za takie czyny. On nie każe kogoś gwałcić czy molestować. Wynalazcą tych złych rzeczy jest diabeł, nie Bóg. Bóg chce, abyśmy uzmysłowili sobie, abyśmy byli tymi, którzy otwierają te drzwi i pomagają tym, których serca są złamane. Bóg chce, abyśmy nie byli tylko ślepi na swoje problemy. Bóg chce, abyśmy nie byli tylko zainteresowani tym, że przyszliśmy do domu, jesteśmy zmęczeni, potrzebujemy odpocząć, ale Bóg chce, abyśmy również interesowali się tymi, którzy mają źle i którzy potrzebują właśnie Ciebie. I ostatni fragment. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisia. Mój zaś lud kocha się w tym, lecz co pocznie, gdy to się skończy? I chciałbym, abyśmy zobaczyli kolejny obrazek, który coś przedstawia. Co to jest? Mgła. Dla mnie nie jest istotne ta droga i ten płotek, czy te drzewa. Coś głębszego jest na tym obrazku, a mianowicie mgła. Coś, co widzimy, ale coś, co nie jesteśmy w stanie się uchwycić. Coś, czego nie jesteśmy w stanie złapać. I podobnie jest z iluzją albo z fantazją. Coś, co widzimy, ale nie jest do końca prawdziwe. Coś, co chcemy uchwycić, ale nie jest trwałe. Bóg chce zadać nam dzisiaj pytanie, na czym budujemy swoje życie? Czy budujemy je na pewnej mgle, że myślimy, że jesteśmy chrześcijanami? Ale jaka jest prawda? Na czym buduję swoje życie? Na myśleniu? Czy na chceniu? Chciałbym być dobrym, lepszym chrześcijaninem.
ale moje chcenie i moje myślenie dużo tu nie pomoże. Bóg mówi, że to jest jak mgła. Bóg mówi, to jest fałszywe proroctwo, to jest fałszywe ogłaszanie pewnego poselstwa. Bóg mówi, ja jestem zakochany w prawdzie, bo sam jestem prawdą. I ty znasz tą prawdę, ty wiesz, jakim jesteś człowiekiem. Nie potrzebujesz wielkiego objawienia, ponieważ ty znasz siebie najlepiej. I Bóg mówi, ja również ciebie znam. Bóg mówi do mnie, ja znam ciebie. I zadaję ci pytanie dzisiaj, Pan Bóg, na czym budujesz swoje życie, mając świadomość, że przyjdzie kiedyś kres twojego życia, za które odpowiemy przed Panem Bogiem. Czy budujemy na pewnej mgle, na pewnej iluzji, na pewnej fantazji, że myślimy, że jest dobrze, ale wcale nie jest dobrze. Bóg chce, abyśmy sobie zadali konkretne pytania w swoim życiu i odpowiedzieli na nie w szczerości i prawdzie. Jakim jestem człowiekiem? Jakim jestem chrześcijaninem? Nasza dobroć nie jest w stanie nas zbawić, bo o tym mówi Boże Słowo. Nie jesteśmy w stanie zapracować sobie na zbawienie, bo gdyby tak było, to Jezus nie musiałby umierać. Dobrzy i pracowici ludzie byliby zbawieni. Ale Bóg miał świadomość, że żaden człowiek nie jest w stanie sobie zapracować na zbawienie, ani swoją dobrocią wykupić zbawienie. Jest to niemożliwe, ponieważ każdy z nas zgrzeszył i każdemu brakuje Bożej chwały. Ale Bóg okazał nam łaskę, Bóg okazał nam miłość, Bóg dał nam szansę, że się mogliśmy urodzić i Bóg dzisiaj daje nam szansę, mówiąc, na czym budujesz swoje życie. I dzisiaj jest dzień, kiedy w szczerości możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Gdzie się znajduję? Gdzie jestem? I dokąd zmierzam? Jakie jest moje życie? Czy rzeczywiście moje życie jest takie, jakie Bóg chce ode mnie? Są to słowa, które wcale mi się nie spodobały, kiedy Bóg mi je pokazał. Ale mam świadomość, że Bóg jest prawdą i Bóg buduje na prawdzie i Bóg chce, abym żył prawdą i karmił się nią. Bóg mówi, widzę twój grzech, ale pragnę go uzdrowić, pragnę cię uwolnić, pragnę ci przebaczyć i pragnę cię puścić, abyś mógł siać dalej życie i głosić prawdę, którą ja sam jestem. Dzisiaj jest wybór. Możesz uchylić się od tego pytania, ale wierz mi bądź nie, kiedy przyjdzie kres naszego życia, Bóg ci przypomni ten dzień. I powie, siedziałeś na czerwonym krześle i usłyszałeś, co zrobisz ze swoim życiem. A ty tego dnia coś zdecydowałeś. I to, co dzisiaj zdecydujesz, będzie miało wpływ na twoją wieczność. Będzie miało wpływ na twoje małżeństwo. Będzie miało wpływ na twoje życie. Nie tylko sama świadomość, ale co dalej z tym zrobię? Kiedy idziemy na torach, nie ma znaczenia, czy wierzę w ten pociąg, czy nie. Znaczenie ma jedno. Co dalej zrobię z tym, że widzę, że pociąg jedzie na mnie? Co z tym zrobię? Ja wiem, że dzisiaj mogliśmy się poczuć niewygodnie. Dzisiaj mogliśmy się poczuć tak trochę nieswojo. I wierzcie mi, nie było mi dobrze, kiedy Bóg cały czas przypominał mi to słowo i odsyłał mnie do tego słowa i kazał mi zgłębiać to słowo. Ponieważ tak jak wam powiedziałem na wstępie, mam świadomość, że to słowo dotyczy mnie. Mam świadomość, że niektóre z tych rzeczy, które dzisiaj były poruszane, dotyczyły mnie personalnie. Ale ja nie tylko chcę mieć taką świadomość. Ja coś z tym chcę zrobić. Nie tylko chcę widzieć pociąg, który jedzie w moim kierunku, ale coś z tym chcę zrobić. I ty również dzisiaj możesz coś z tym zrobić. Możesz wyjść i powrócić dalej do swojego życia. Albo coś z tym zrobić.
Chciałbym, abyśmy powstali i się pomodlili. Ojcze, tak dziękuję Ci za to, że dzisiaj mówiłeś do naszych serc. Dziękuję Ci, że Twój Duch Święty dzisiaj mógł dotykać i obnażać, jacy tak naprawdę jesteśmy. I tak jak pokazałeś mi w pewnej wizji, którą mi dałeś, że kiedy zbliżamy się do ognia, wtedy zaczynamy widzieć coraz więcej. Ja wiem, że dzisiaj Twoja obecność, Twoja bliskość i Twój Duch Święty pozwalał nam się zbliżyć i pozwolił nam zobaczyć pewne rzeczy, których się wstydzimy. Ja wiem, że dzisiaj Twój Duch Święty pokazywał nam pewne niewygodne rzeczy, które nie chcemy, aby kto inny mógł zobaczyć. Ale Ty je widzisz i Ty je znasz. I prosimy Cię, abyśmy mogli być uczestnikami tego słowa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Spraw, abyśmy dążyli do świętości, która przepala nasze życie. Abyśmy dążyli do świętości, która zmienia nasze myślenie. Abyśmy dążyli do świętości, która zmienia naszą służbę. Abyśmy dążyli do świętości, która zmienia naszą relację razem z Tobą. Abyś nie był tylko jakimś karzącym, dalekim Bogiem, ale również abyś był bliskim Ojcem, Ojcem, które pragnie nasze serce. I proszę Cię, aby Twój Duch Święty nie tylko mógł dzisiaj przekonywać nas o pewnych rzeczach, ale również dotknąć, zmienić oraz użyć. Uwielbiamy Twoje imię, Boże. I prosimy Cię, aby to słowo, które padło dzisiaj na grunt naszych serc, mogło wydać owoc dla Ciebie. I przepraszam Cię, że również to słowo mnie dotyczy i ze wstydem muszę o tym mówić. Ale przepalaj mnie. Niech Twój ogień Twojej bliskości spali to, co jest złe i to, co nie jest od Ciebie. Pragnę być ciastem, które jest ugniatane przez Ciebie i używane przez Ciebie. Błogosław nas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, błogosław nas. Tobie niech będzie chwała. Halleluja. Amen. Jeżeli to słowo dotknęło Cię i zostałeś poruszony i chciałbyś, aby Bóg zaszył Twój worek, zaszył Twoją dziurę, to jest czas, abyś tylko pokazał nie mnie, ale Bogu, że chcesz, aby zmienił Twoje życie, aby przekształcił Twoje myślenie, aby zaszył Twoje niedomaganie, zaszył Twoją dziurę w worku błogosławieństw. Jeżeli to słowo Ci dotknęło i czujesz, że to jest dla Ciebie i wierzysz w to, nie tylko opierasz to na jakimś czuciu, o którym wcześniej mówiłem, ale opierasz to na tym, co Bóg do Ciebie dzisiaj powiedział, to chciałem, abyś podniósł rękę i tam, gdzie jesteś, się pomodlimy o Ciebie. Jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz, podnieś rękę nie dla mnie, ale dla Boga, aby wiedział i miał świadomość, że musi Cię naprawić, bo Ty tego chcesz. Teraz jest czas. Pochylmy swoje głowy, zamknijmy swoje oczy. I jeżeli pragniesz, podnieś swoją rękę. Halleluja, Bóg widzi te ręce, Bóg widzi. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze, za te ręce. I teraz pomódlmy się. Panie, dotknij się tych serc w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nie mam możliwości, aby to zrobić, ale Ty to masz. I ja wierzę w to, że Twoja łaska dotknęła się dzisiaj tych serc. I proszę Cię, aby ten worek błogosławieństw dalej był workiem błogosławieństw i aby nie był wcale dziurawy. Dziękuję Ci, że wcale nie musimy się Ciebie wstydzić, ale dziękujemy Ci, że Ty w swojej miłości pragniesz nas przytulić. I proszę Cię, aby w szczególności te osoby, które zgłosiły swoją rękę, abyś dotknął się tych osób, abyś zrobił operację w imieniu Jezusa Chrystusa i abyś pomógł im zwyciężyć nad czym
nad tym, co się borykają, nad tym, czym się teraz zmagają w imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę Cię o to. Dziękujemy Ci, Panie, za otwartość ich serc, ponieważ aby dokonać operacji, potrzeba zgody. I dziękuję Ci, że te osoby zgodziły się, aby Twój Duch Święty nie tylko mógł im objawić, nie tylko mógł ich zdiagnozować, ale przede wszystkim, aby mógł ich uzdrowić. I o to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Panem, który jest wspaniałym lekarzem i Ty nie przyszedłeś do ludzi zdrowych, ale Ty przyszedłeś do ludzi, którzy się źle mają. Ty przyszedłeś do grzeszników, Ty przyszedłeś do celników i my, Panie, podnosimy swoje ręce, prosząc Cię, abyś uzdrowił nasze serca, prosząc Cię, abyś dokonał operacji naszych serc. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to i Tobie niech będzie chwała. Halleluja, halleluja, Panie. Amen. Usiądźmy.